niesamowite emocje na Golęcinie. Żużlowa pierwsza liga, zwycięstwo PSŻ tu Poznań z Rowem Rybnik 46-44. Tomasz Bajerski, szkoleniowiec z poznańskiej drużyny. Panie trenerze, można powiedzieć, że wygraliście przegrany mecz. Dwa ostatnie nominowane wyścigi wygrane po 5-1, a wcześniej szło jak po grudzie. Już właściwie była 6-punktowa przewaga gości przed nominowanymi wyścigami. No tak, w sumie straciliśmy zaraz dwóch zawodników, Adriana Gałę i Breuma. Ciężko było cokolwiek zrobić, bo ta przewaga była za mała. Jak było już 6 punktów, no ciężko było cokolwiek dalej zrobić, bo nie było kogo ani za kogo wstawić. Jechał później Teska w 11 biegu, ale te ostatnie nominowane biegi, przed ostatnimi nominowanymi biegami, powiem szczerze, że od razu wiedziałem, że nie pojedzie Krakowiak, ani nikt inny, tylko właśnie Salk i Łoktajew. Łoktajew, który od początku meczu jechał dobrze. Ciągle troszeczkę brakowało, a Salk cały czas miał problem ze startem i walczyliśmy z tym od samego pierwszego biegu. Każdy start szedł w górę, próbowaliśmy przestawiać, wydłużać, no różne rzeczy. Aż w końcu na dwa nominowane doszliśmy do wniosku, że ma się położyć na kierownicy i leżeć do samego końca, do samego wejścia. I to dało efekt. Świetna jazda tej dwójki zawodników, i która nam dała naprawdę zwycięstwo. Jeśli chodzi o Aleksandra Łoktajewa, nie było go na początku sezonu, czekaliśmy na niego i gdy się pojawił, no to pojawił się, można powiedzieć, na białym koniu wjechał tu na Golęcin. Nie, busem przyjechał. Nie, no cieszę się, że Aleksander wrócił do nas, do drużyny. On już był gotowy na ten mecz w Ostrowie, ale nie do końca, więc jak mówiłem, no to z tej 100% pewności nie miałem, ale po piątkowym treningu już byłem pewien, że pojedzie Łoktajew w tych zawodach. Pojawił się też po raz pierwszy przed własną publicznością, ale już po meczu w Ostrowie Krakowiak, nowy zawodnik pozyskany z Grudziądza. W pierwszym wyścigu się przewrócił, potem trochę punktował, a jednak była ta decyzja, żeby go schować na nominowane wyścigi, już nie wystawiać. No zdecydowanie tak. Norbert nie miał w ogóle szybkości i to było widać. On jak przegrywał, to przegrywał, bardzo daleko przyjeżdżał za zawodnikami i ciężko mu było w ogóle dogonić kogokolwiek, nawet juniorzy z Rybnika, oczywiście nic im nie ujmując, dosyć długo trzymali Krakowiaka, więc dlatego była taka decyzja ostateczna. To była decyzja podjęta przed rozmową z zawodnikami, pola startowe też były zadecydowane, zanim poszliśmy do zawodników. Panie trenerze, już tak abstrahując od tego meczu, czy patrząc na w ogóle na sytuację, to był ważny mecz, który trzeba było wygrać. To był jeden z tych meczów, o których przed meczem się mówiło, że tu jest potrzebne zwycięstwo. No my takich meczów to mamy chyba do końca sezonu. Wszystkie, że musimy wygrywać. No ale u siebie zdecydowanie musimy wygrywać. Na pewno będzie ciężko w Rybniku, bo widać, że drużyna też naprawdę jedzie, ale my naprawdę powoli budujemy to. Ten początek sezonu nie było sparingów, nie można było wybrać, trafialiśmy, nie trafialiśmy, celowaliśmy z formą zawodników, ze wszystkim, powoli to się krystalizuje, no dzisiaj już mieliśmy naprawdę mocny skład, ale pech Gały, pech Breuma, więc to nam trochę popsuło szyki. Nie wiem, nie miałem za bardzo czasu, wiem, że pojechał Breum do szpitala, Gała coś ma z barkiem, ale co dokładnie naprawdę nie wiem, bo trochę tu był kocioł. Adrian w wywiadzie w Ostrowie mówił, że bark mu niby wypadł na ten ostatni bieg. Czy nie spodziewaliście się, że mogą być właśnie tutaj? Nie. Nic mi nie mówił takiego, żeby tam było, bo ja rozmawiałem z nimi wszystkimi. W piątek mieliśmy trening, wczoraj byliśmy na kręglach, na integracji takiej drużynowej i to wszystko się nam ładnie sprawdziło. No trudno, taki jest sport i życie.